trwają policyjne działania pod nazwą Bezpieczna droga do szkoły. Jak zawsze ich celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym, w rejonach szkół oraz na drogach prowadzących do szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Działania odbywają się na terenie całego powiatu mławskiego. Ta bezpieczna droga do szkoły to przede wszystkim sprawdzanie, w jaki sposób dzieci są dowożone do szkoły. Czy ta bezpieczna droga naprawdę jest drogą bezpieczną? Czy przejścia dla pieszych wcześniej, żeby prowadzone działania są prawidłowo oznakowane, czyli ilustracja tych dróg pod względem oznakowania wszystkich przejść, dodatkowych informacji, że z tego przejścia mogą korzystać również dzieci. Policjanci w służbie codziennej rano, czyli przed godziną 8 i w godzinach tych, które możemy nazwać godzinach szczytu opuszczenia tej szkoły, są dyslokowani do pełnienia służby właśnie w rejonie szkoły i sprawdzania, czy odbywa się tam ruch zgodnie z przepisami ruchu drogowego. W sumie mazowieccy policjanci w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych zlustrowali drogi w rejonach ponad 1000 szkół. Teraz funkcjonariusze będą kontrolować prędkość pojazdów, stan trzeźwości kierujących, a także sposób przewożenia dzieci. Wiemy, że każdy z nas, dowożąc dziecko do szkoły, spieszy się do pracy, bądź już do tej pracy jest spóźniony. Pamiętajmy o tym, żeby te dzieci były zapięte w pasy bezpieczeństwa, żeby przewóz dzieci odbywał się zgodnie z przepisami, który jest dokładnie opisany w prawie o ruchu drogowym. Stosujmy te przepisy, na pewno będzie wtedy bezpiecznie. Mundurowi będą bacznie przyglądać się zachowaniu kierujących poruszających się w rejonie przejść dla pieszych. To właśnie po tak zwanych zebrach w rejonach szkół od września przemieszcza się tysiące dzieci. Warto zadbać o to, by były dobrze widoczne i miały ze sobą odblaski. Jest to bardzo ważny element, można powiedzieć, wyposażenia tego tornistra czy plecaka, który daje znać kierowcy, szczególnie na terenach wiejskich, na terenach zielonych, na terenach gminy, gdzie ta droga do szkoły nie zawsze jest tak oznakowana, dostatecznie oznakowana, mi się wydaje, jak wszystkie drogi na terenie powiatu, gdzie mamy chodniki. Dzieci z terenów wiejskich po opuszczeniu autobusów, które dowożą je do placówek, wtedy muszą ten kawałek drogi przebyć po prostu tam, gdzie nie ma tego chodnika. Teraz będzie robiło się coraz ciemniej, ta szarówka, czyli dzień będzie coraz krótszy. Pamiętajmy o tym, że ten odblask naprawdę jest bardzo potrzebny i użyteczny. On nikomu nie przeszkadza, nie jest ciężki, a może uratować życie. Początek roku szkolnego jest doskonałą okazją, by porozmawiać z najmłodszymi na temat bezpieczeństwa na drodze. Patrole, które pojawią się przy szkołach jeszcze przed pierwszym dzwonkiem, pomogą dzieciom bezpiecznie przejść przez jezdnię oraz wyjaśnią podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach.